Hej, cześć, z tej strony Stekwer. Zapraszam Was na analizę mojego wyścigu na Dragon Trailu Manufaktura, pierwsza runda. Do wyboru dwie mieszanki, średnia i miękka. Ja na początku startuję na średniej mieszance. Taką przyjąłem strategię, aby w późniejszej fazie wyścigu, mając mniej paliwa, lepiej wykorzystać miękkie opony. Udało mi się zająć 8 pozycję, dosyć odległa, stać mi było najwięcej, tym bardziej, że miałem 0,2 na fiolecie, ale no, walka z innymi zawodnikami w czasie kwalifikacji spowodowała to, że jestem dopiero 8. Grupa trzecia, jako jedyny startuję w BMW, większość wybrało Toyota, Supra, dowiecie się podczas wyścigu dlaczego. No i ja mam 52 tysiące DR, staram się mieć jeszcze więcej, powoli wchodzić na wyższy poziom ścigania się. Start lotny, przede mną 7 zawodników, nie wiem jakie mają opony przede mną, nie wiem już jakie wybrali opony za mną, ale pewnie znajdzie się parę osób, które zaczęło na miękkich. Oczywiście też będę starał się, próbował coś kombinować z hamulcami, czyli z balansem hamulcy, aby jak najlepiej wychodzić z zakrętów. Także pierwszy sektor hamulce na minus, drugi sektor hamulce na plus, no i trzeci na minus. Dojeżdżamy do pierwszego zakrętu. Tutaj pierwszy błąd, jaki zrobiłem, czyli zapomniałem o tym, że mam średnie opony. No i oczywiście, że te opony są też chłodne. Wyrzuciło mnie z zakrętu. Tutaj się delikatny uślizg i kolega z Włoch wykorzystuje tutaj tą okazję. Za mną jeszcze kolega z Szwajcarii i w międzyczasie jakiegoś zawodnika wyrzuciło z toru. Tutaj przede mną też zawodnicy bardzo ostro walczą. Ja będę starał się unikać walki niepotrzebnej, ponieważ jest to zawsze strata czasu w takich wyścigach. Lepiej nie ryzykować, jechać swoje. No i będę starał się oczywiście trzymać tą 8 pozycję, jak tylko będę potrafił. Teraz widzę, że dojeżdżamy prawie free wide do tego zakrętu. Tutaj w międzyczasie kogoś wyrzuciło. Ja to wykorzystam, tak, i miałem lepszą trakcję i udało mi się przed tymi zawodnikami wyjść z tego zakrętu. Przede mną kolega w Lamborghini. Tutaj troszeczkę się bałem, też widać, że pierwszą krawędź tej szykany przejechałem dosyć bezpiecznie. Uderzyłem też na wyjściu, więc straciłem troszeczkę do tego pana przodu. Tutaj kolega z Włoch wtrąca mój samochód, ja wpadam lekko w poślizg, tracę 2 pozycje, tu nawet chyba trzecia będzie do straty, ale na szczęście w tym momencie jestem w slipstreamie i chyba powinienem obronić tą pozycję do tego pierwszego zakrętu, to z drugiego okrążenia. Widać, że straszny tłok za mną się robi, widać, że tam też chyba parę osób ma miękkie opony i ta stawka się zbiła mocno. Ja będę starał się uciec jakoś, nie chcę tam walczyć, bo to zda się tylko ze stratą czasu. Przechodzę teraz do dalszej fazy wyścigu, to jest drugie okrążenie, przede mną Prima Tiger Haze. Będę starał się utrzymywać jego tempo, bo widzę, że przed sobą jeszcze paru kierowców jedzie wężykiem, tam gdzieś w oddali widzę jeszcze 5 miejsce. Teraz ci panowie na miękkich oponach, oni oczywiście będą zyskiwać. No jak patrzę, 9 pozycja, jadę na tych średnich, z tyłu tak w miarę te 0,3 mam zapasu. Oni tutaj no, spóźniłem troszeczkę te hamowanie niepotrzebnie. Nie wyprzedzałem tutaj pana Primę, oddałem pozycję, też trzymam się blisko, na czekanie. Też odpuściłem, żeby nie ryzykować, no i opłaciło się to, bo nie uderzyłem w ścianę, ale za mną pan z Belgii wyszedł lepiej. No i tutaj free wide dojeżdżamy do ostatniego zakrętu przed startem, start meta. Udaje mi się wyprzedzić Primę. Będę teraz korzystał z tunelu aerodynamicznego Toyoty. W międzyczasie zauważyłem, że bardzo szybka jest ta Toyota na prostej. No praktycznie nie mam jak jej wyprzedzić na dohamowaniu.
Tutaj kolega też się wbija z Anglii, ale na szczęście udało mi się obronić tą pozycję. On mnie pchnął lekko, ja jego, także takie małe zuchańce. Dojeżdżam znowu do tego szybkiego zakrętu. Ja tutaj też odpuszczam gaz na szybki wypadek. Widziałem, że na początku ktoś tam wylądował w piachu, nie chcę tego zaliczyć i jadę dalej. Dziewiąta pozycja, więc cały czas trzymam, swój plan jest realizowany. Przede mną widzę Belga, on chyba jest na silniejszych oponach, także po zjeździe do pit-stopu będę nadrabiał stratę, no i liczę, że gdzieś tam z przodu będą popełniać błędy. W międzyczasie blokuję tutaj, widziałem, że chciałem je wyprzedzić, ale mam prawo do zmiany pasa, przynajmniej jeden raz w strach obronnych, no i udało mi się wyeliminować przeciwnika. W międzyczasie zostałem wyprzedzony przez Włocha i spadam na 10. pozycję. No na szczęście tutaj za szerokie wyjście z pierwszego fragmentu szykany. No i kolega ląduje w bandzie. Szykana śmierci nie wybacza, także tutaj ważne jest, żeby jechać blisko tych krawędzi. Szersze wyjście od razu wtedy odpuszczamy tutaj. Przez tą walkę zapomniałem, że trzeba właśnie tymi hamulcami, ale tam się balansować. Jesteśmy teraz na 7. okrążeniu. Udało mi się odjechać od tej grupki, która się ze mną trzymała. To już jest ponad 3 sekundy przewagi na tych średnich oponach, także jakoś świetnie sobie radzę w miarę, ale te otarcia o bandy powodują, że te czasy nie są najlepsze. Także drugie, trzecie, czwarte okrążenie, no czwarte było najlepsze, a piąte okrążenie słabe, szóste też, to się wynik tego obijania się o bandy. Tutaj szykują się już pierwsze pit stopy, lider chyba już zjechał, miałem do niego w okolicach chyba 15 sekund, także może nawet więcej, teraz zobaczymy po moim pit stopie. Mam przed sobą pusty tor. Za mną właśnie ten lider, który wyjechał z pit-stopu na średnich oponach. Ja mam średnie zużyte, także po prostu będzie dodania. W międzyczasie żółta flaga, tutaj ktoś tam wypadł z toru, obrócił się. No niestety tak się też zdarza. Staram się utrzymać na torze, realizuję swoją strategię. Dalej. No na zawodnicy z przodu troszeczkę mi uciekli, ale w miarę o te 8 sekund do lidera to nie jest źle, no tutaj też ten poziom dla mnie osobiście jest dość wysoki, bo to są sami zawodnicy z A+, więc no nie jest łatwo się z nimi ścigać. No i tutaj powolutku dokończę okrążenie na tych średnich zużytych oponach. Staram się też zmieniać balans hamulcy, żeby jak najlepiej wykorzystywać właśnie te wyjścia z zakrętów. No jeszcze jestem świeżakiem, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, no ale no uczę się, tak? Także mam nadzieję, że z każdym wyścigiem będzie coraz lepiej. Lider mnie powoli dogania. Półtorej sekundy, żeby się 0,7, ale teraz będę zjeżdżał do pit stopu i będę zmieniał na opony miękkie. No i oczywiście będę miał o wiele mniej paliwa niż ci, którzy zdecydowali się na miękką mieszankę na początku. Także w okolicach chyba trochę mniej niż 2/3 tego paliwa, także ta mieszanka będzie się też mniej zużywać. To jest też ważne. Udało mi się nie pakować w kłopoty w pierwszej fazie wyścigu. Wyjeżdżam na 9. okrążeniu, na 9. pozycji, na świeżych, miękkich oponach. No i będę teraz starał się gonić tych zawodników z przodu. Oni tak powinni tracić w okolicach sekundy, nawet 2 sekund na okrążeniu, ze względu na to, że tam widzę gdzieś w oddali, że są blisko siebie, także będą pewnie walczyć. Tutaj już nie ma co kalkulować. Każdy ma opony już takie, którymi dojedzie do mety. No i przechodzimy dalej. Jestem na 12. okrążeniu. Udaje mi się dogonić pierwszego zawodnika. Po wyjściu z zakrętu Dietron ze Szwajcarii popełnia błąd. Możliwe, że to było też przez jakąś walkę z tymi zawodnikami z przodu. Ja tam gdzieś widzę w oddali 4. miejsce, które by mnie bardzo usatysfakcjonowało.
No ale też ta piąta czy szósta pozycja też nie byłaby zła, mam na to na pewno jakieś szanse. Dobrze przejechana szykana i teraz staram się gonić zawodników. Powoli, powoli zaczyna się za mną robić pusta przestrzeń, odjeżdżam zawodnikowi ze Szwajcarii, no i też widzę, jak szybko doganiam tych zawodników z przodu. Było tam dwa z kawałkiem sekundy, teraz już prawie jest, no praktycznie jeden sekundę odrobiłem na jednym zakręcie, ponieważ zawodnicy z przodu walczą ze sobą, tracą czas, a ja właśnie to wykorzystuję. Też pewnie są, część z nich jest na średnich oponach, no i oczywiście ma przez to słabszą trakcję, słabszą przyczepność i ten samochód kręci gorsze czasy. Tutaj już powoli zbliżam się do tych zawodników z przodu, bardzo szybko, oni dodatkowo walczą, tracą ten czas i już siedzę na ogonie koledze z Włoch, który walczy o piątą pozycję z kolegą z Niemiec. Lepsze też widać, jak doganiam na tych łukach. Te miękkie opony się dobrze wpisują w połączeniu z miękkim stanem paliwa, też poniżej półbaku. Staram się tutaj doganiać. Tutaj też używam trail breakingu. Widać, że mam lepszą trakcję. No niestety nie udało mi się na tym zakręcie pokonać tego zawodnika. On pewnie jest na średnich oponach, ma gorsze te wyjścia, gorszą przyczepność. No i tutaj zaryzykował, niestety to skończyło się kontaktem ze ścianą i stratą pozycji. Ponad sekunda przewagi nad kolegą ze Szwajcarii. Przed sobą mam pana z Niemiec. No i będę starał się zniwelować do niego przewagę, która wynosi no, tam około 1 sekundy ponad. Będę starał się też jak najszybciej jechać, no ale też zapomniałem znowu o balansie tych hamulców. Pewnie te 2.30 na kółku gubiłem. Tempo też zaczęło spadać z 37, 38, 39 w ostatnim kółku. Przez tą walkę, no i błędy, które tam, gdzieś tam popełniam, jakieś małe, no ale są. Teraz rekord w pierwszym sektorze, także poczułem, że mogę tutaj o tą pierwszą pozycję powalczyć z zawodnikiem z przodu. Staram się zniwelować tą różnicę czasową, żeby być jak najbliżej go i móc go zaatakować na ostatnim okrążeniu. No ale to jeszcze jest sekunda 20, więc staram się nie popełnić żadnych błędów, bo tutaj już coś tam nadrabiam. Do tego zawodnika z tyłu praktycznie czysta przestrzeń, zawodnik Prima Schneiderka jest za mną, więc o, tutaj doganiam tego zawodnika, ale niestety popełniam błąd, uderzam lekko w ścianę, przez co tracę cenne dziesiąte sekundy do zawodnika z przodu. No i tutaj staram się jak najszybciej przejechać okrążenie, żeby móc zaatakować, ale nadal się nie zbliżam, nadal to jest jedna sekunda, jedna dziesiąta. Czasy się troszeczkę ustabilizowały, także te 30, no to jest też 39,7, także no niestety. Gdzieś tam te błędy, właśnie te otarcia o bandę, to jest ostatnie szykanie. Najlepiej jest tak przyjechać, żeby tych otarć o tą ścianę nie było, bo jest strasznie, strasznie spowalnia na dziesiąte części sekundy, to tak mniej pół sekundy, nawet więcej można stracić. Już jestem na tym spojerze kolegi z Lamborghini, którego miałem na początku, ponad 1,1 na felecie w pierwszym sektorze. Hamulce naprzód na tych właśnie S-kach, żeby jak najlepiej przejechać je. I teraz dojeżdżamy do tego zakrętu, ostrego zakrętu w prawo, a hamulce sobie ustawiam na minus, aby mieć lepszą trakcję na wyjściu z tego zakrętu. No tutaj troszeczkę tego tradinga, no i teraz już znajduje się mimo niecałe 0,8 za zawodnikiem z Niemiec,
dobrze przejeżdżał teraz szykanę, udało mi się, trochę zaryzykowałem, lepsze wyjście, no i już mam niecałe 60, nawet 50, już dochodzi do przodu, ale mi się tutaj przestrzelam dohamowanie tego zakrętu, no i będę kończył na 6 pozycji. Dzięki, że oglądaliście tą analizę, będzie tych analiz więcej, uzyskałem 203 punkty, no i dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.